to teraz troszeczkę pooglądajmy, popatrzmy, jak nasi sobie radzą. Ja już tutaj poległem niestety na Protosa, ale przynajmniej było blisko. Była walka. Oho, jeszcze sekundkę, bo to trzeba jednak pozmieniać pewne ustawienia. Dobra, teraz chyba tak jest, wszystko śmiga. W górnym prawym rogu Piotr Spirit Walukiewicz, zawodnik Team Okaizy Gaming, no i przede wszystkim polski Teran. No a tutaj francuski Protos DNS, Adrien Bouet. Jeden z niewielu Francuzów znających trochę polskich słów. I nie chodzi o słowa poddaje się, czy coś takiego. Tylko nieco ma bogatszy wokabularz. Assimilator, Gateway, no i proba jadąca na zwiat. Dość często spotykał się Spirit w swojej historii z DNS-em, mają przynajmniej wieloletnią historię. Pamiętam nawet jak w Walencji w 2017 przepraszam, roku, to tam był bardzo zacny mecz Spirita i DNS-a i tak po raz pierwszy zobaczyłem, że Spirit zaczyna na tych Protossów coraz lepiej grać i coraz lepsze takie decyzje podejmować, bo dużo czasu zajęło Terranom dojście do tego, że przeważnie jest lepiej nie walczyć bezpośrednio z Protossem, tylko robić kontrataki. I wtedy pamiętam, jak na DNS-a właśnie takie dzikie scenariusze się działy. Spirit nawet nierzadko ma takie gry, że dochodzi do tej wymiany bazowej, czyli on niszczy bazę Protossa, Protoss niszczy jego bazę i potem gdzieś się spotykają i robią bitwę ostateczną. Trochę jest w tym przypadku w takich scenariuszach, ale Spirit ma to całkiem ładnie dopracowane i nierzadko właśnie wygrywa. Było trochę takich legendarnych gier Spirita właśnie w tym wydaniu. No i tak jak wspominałem, historia tych zawodników sięga nawet nie tylko 2017, ale i 2016 roku, więc dosłownie 6 lat temu już na pierwszych turniejach się spotykali. Te pierwsze trzy pojedynki ze sobą zagrali jeszcze w GoForest C2. To takie były kiedyś turnieje, taki odpowiednik Open Cupów jak dzisiaj, ale wiele lat temu to się nazywało GoForest C2. No i tam po raz pierwszy się spotkali, no i przez lata tych pojedynków mieli całkiem dużo. Widzę, że większość z nich wygrał Spirit. W mapach to jest 75-53, czyli 75 map wygrał Spirit, 53 DNS. A ostatnio, gdy ze sobą grali, wow, ostatnio naprawdę bardzo często wygrywa Spirit z DNS-em. Doskonale to się prezentuje statystycznie. A co to było? Aha, trzy edycje temu Spirit pokonał DNS-a 2-1. Widzę, że w kwalifikacjach do TSL-a też było jakieś 2-0 dla Spirita. No, czyli jest naprawdę nieźle. Do Home Story Cupa. No to dobrze, bo to znaczy, że całkiem niezłą serię wygranych ma Spirit nad DNS-em. Ale to nie znaczy, że ta seria nie zostanie przełamana. Lecimy. Reaper Helion. Tutaj oczywiście Command Center w budowie. Starport od Polaka. No i DNS ze Stargate'em i Phoenixy będzie uskuteczniać. To jest w ogóle taka presja trochę jaką się robi w TBT, ale ranie zauważyli, że można też tak na Protossa zagrać. I to całkiem nieźle wychodzi. Teraz zobaczymy jak bardzo. DNS stawia takie zapobiegawcze pylony, żeby no po prostu wiedzieć gdzie, z której strony nadchodzi atak, bo wtedy może dużo lepiej ustawić swoje jednostki w obronie. Na razie od przodu te trzy adeptki będą bronić. Zobaczymy czy dadzą radę. Skupia się Polak wyłącznie na probach. No i albo się uda, albo się nie uda. Na razie jest nie najgorszy rezultat. 4, 5, 6 probek. O! Szału nie ma. Ale też tragedii nie było chyba. No niestety tak nominalnie straty są trochę większe u Spirita. No bo to powiedzmy, że 500 surowców stracił łącznie. A DNS jedynie 300 w probach. Ale lepiej, że chociaż te 6 probek udało się rozwalić niż żadną. O, i teraz 6 marinów oraz mina. DNS jak się rzucił do kontrataku, bo widzi oczywiście potencjał w nim. No i niestety, ale tutaj może sporo rozwalić się CV i tak dalej, jak Spirit nie zareaguje odpowiednio. Cała nadzieja w tym kontrataku, który teraz być może zauważył DNS, o ile patrzył na minimapę. No ale wskakują adeptki, Feniksy oczywiście też się trochę kręcą. No arcyważna kontra. I znowu właśnie o tym wspominałem na początku gry, że kontrataki, że obrona obroną, ona może trochę kuleć, ale no nawet bardzo kuleć, ale zobaczmy czy jak kontra się nie odbędzie, to czy przypadkiem i tak Protoss nie dostanie miazguni. Potężny recall, ciekawe, interesujące, że DNS się na to zdecydował. No nie, i teraz jeszcze te Feniksy padają. Znaczy no nie, mówię o sytuacji DNS-a, natomiast Spirit genialnie. No i jeszcze 10. proba padnie. 11. No i klasa, no i tak trzeba grać właśnie. 17 probek i mamy to. Tak pamiętam, że właśnie po raz pierwszy wtedy
6 lat temu, jak Spirit z DNS-em grał, to zacząłem zauważać u Spirita te ciągoty do takich wymian na zasadzie okej, okay, stracę coś u siebie od tych Feniksów i Adeptek, ale sam Protossowi też wbijesz pilę. Dobrze, dobrze. Kontrolę utrzymuje oczywiście Spirit, mimo że Feniksy są bardzo mobilne, to i tak no, z tymi cyklonami Wikingami nie powalczą. Ciekawe, czy Spirit się trochę naoglądał Hero Marina, czy może gdzieś tam podejrzał chociaż jedną mapę tego zawodnika i teraz dlatego też więcej cyklonów mamy. No ale on też w sumie kiedyś lubił robić po dwa, nawet może czasami trzy cyklony, żeby kontrować Feniksy. Aktualnie. Ej, o to. O wow, on wcześniej nie stracił tego cyklona? A to nie zwróciłem uwagi, czyli widocznie jak Feniksy podniosły tutaj tego cyklona, to SCV go nie naprawiały albo naprawiały i dlatego przeżył, bo DNS zrobił recalla zanim rozwalił tego cyklona. Byłem przekonany, że go najpierw rozwali, a potem wróci do bazy. Dobra, to nieważne. To dwa cyklony to nie jest jakaś dziwnie duża liczba, bo pamiętam, że Hero Marine lubi ich robić czasami nawet ponad trzy. Trzy i więcej, a Spirit się zawsze na dwóch zatrzymywał, praktycznie. Nie przypominam sobie zbyt wielu gier, żeby robił więcej niż dwa. No to spokojnie. Chyba idzie w dwubazówkę jakąś. Póki co Spirit. No a DNS dość późno Robo Facility dodaje. Wokabularz to kuzyn cebularza? Co ja czytam? Co ja tu widzę na czacie? O, to jest akurat bardzo niekorzystne. Przynajmniej udało się jednego Feniksa wyciągnąć. Teraz wylądować, naprawić tego Wikinga. A, nawet może i nie trzeba tak od razu naprawiać, bo Mariny czuwają. No tak, cyklonów szkoda. Ale gramy dalej. Czas na dwubazówkę spiritową. Pewnie trzecia baza, znaczy mam nadzieję, że trzecia baza za tym pójdzie. Wiking swoją drogą też powinien zmierzać do przeciwnika, ale chyba zapomniał o nim Polak. Teraz może go zabierze ze sobą, jak zobaczymy diwaki. A może i nie. Okej, okay, taktyczny Wiking w bazie. No to póki co zostanie. Idealnie kończą się wszystkie ulepszenia do piechoty, plus jeden do ataku, steampack i combat, czyli no może te plus jeden będzie minimalnie późno, bo to jeszcze jakieś 20 sekund chyba. Ale i atak Spirita też będzie lekko opóźniany przez takie podejście i odejścia Protossa. No, medivakiem trzeba nieco odważniej stanąć, bo Spirit nie widzi tutaj jakby no na wzniesienie nic nie spogląda, więc nie widzi. O, nawet zasięg do baterii jest. Kurczę, to już będzie szarża niebawem. A nie, gdzie tam niebawem? To jeszcze jest dobrych kilkadziesiąt sekund. Akurat Spirit może dalej męczyć przeciwnika. Podoba mi się, że w sumie czeka na te plus jeden. Bo Mariny z plus jeden będą zadawać o wiele więcej obrażeń. Centry widzę, że bez energii, więc nie będzie Guardian Shielda w walce. To też bardzo się przyda Marinom. Posiłki Spirita dobiegają. Oho, ale jest też kulka. Zauważył ją skanem Spirit. No i oczywiście spróbuje się rozstawić. Dobrze, dobrze, dobrze. Uniknął perfekcyjnie tego strzału Disruptora. No i teraz oby tak dalej. Może wyłapie nawet istotną jednostkę przeciwnika. Feniksy podnoszą też dużą część tej piechoty, ale nie wszystkich na szczęście. Ładne odsunięcie się Marinami. No nie no, bitwa jest bardzo obiecująca. Immortale już ledwo stoją. Dosłownie dwa uderzenia, może trzy Marina i pozbędziemy się wszystkiego. Dobrze, doskonale. Brawo, Spirit. Troszkę chwiejny początek, ale już potem z górki. Rozpoczynamy kolejną mapę w dolnym prawym rogu polski Terran. A tutaj mamy oczywiście francuskiego Protossa DNS-a. No proszę, jaki początek od Spirita. Coś tutaj będzie ukrywać i to nawet nie będą takie zwykłe rzeczy jak eBay Block. Nie będzie blokować ekspansji Protossa, tylko zrobi gdzieś blisko swego przeciwnika Spirit koszary. Okej, okay, no nie, no ta trzecia SCV chyba została zauważona. Jak DNS tego nie skontruje, to będzie skandaliczne. No przecież on już teraz widzi, co się dzieje. To chyba nie ma opcji, żeby taktyka Spirita weszła. To, co robi Spirit, ocenia się po liczbie robotników. Nawet po tym chyba, że ten Command Center nie buduje SCV-ki, bo tutaj też jest taka animacja, zresztą popatrzmy. Popatrzmy sobie na to. Znaczy, jeszcze przez chwilę nie będzie budować SCV-ki, bo teraz specjalnie na 15 SCV robi 3... Raksy i teraz kolejna SCV powinna być budowana.
Oho, tutaj takie chyba iskry idą z drzwi, to chyba potem się najłatwiej poznaje animacji i trochę się świeci wszystko jak Neon Clubu Go Go. A że tak subtelnie. Ale jednak, więc łatwo jest, no i przede wszystkim też nie ma żadnej rafinerii, no to wiadomo, że to nie jest Reaper, to nie jest Marauder, bo te jednostki gazu wymagają, a jak są same minerały zbierane, no to niestety obawiam się, że DNS dość dobrze wie, na co gra, chociaż ustawienie tego pylona jest dla mnie co najmniej dziwne. Tego do końca nie rozumiem. O, i też ciekawe ustawienie bunkra, bo przecież jednostka na wzniesieniu będzie go mogła praktycznie bezkarnie uderzać. Ciekawe, ciekawe. No dobra. Co naprzód. Maliny się pojawiają. Oczywiście rywal robi już drugiego gatewaya. Bo właśnie tak to się zazwyczaj kontruje. No wiemy, że Spirit tutaj raczej mocniej uderzy, bo nie po to on przerywał nawet produkcję CV na samym początku. Nie po to robi trzecie raksy, żeby teraz czekać. SVK widzę, że wiertłem przekonała probkę, że czas się położyć. Dobra, kolejny bunkier. Ten pierwszy będzie zabezpieczać trochę ten drugi. No ale przecież Stalker. SCV teraz naprawia SCV. Ale niestety to nie pójdzie tak dobrze, jakbyśmy chcieli. Może nawet kolejne... O, tak! Kolejne SCV są dosyłane. Dobra, kitowcy do boju. Zazwyczaj słabi byli kitowcy. Power Rangers ich chyba w 99% przypadków na jedno uderzenie brali. Ale to są kitowcy Spirita. Dobrze, dobrze. Sprzedaję bunkier Polak, żeby teraz może jeszcze dodatkowe surowce na Marinów znaleźć. Baterie niestety będą bardzo dobrym elementem defensywy francuskiego zawodnika. Może po prostu proby będzie atakować. Oj, ciężko jest, ciężko. Wycofuje się Polak, żeby przeczekać te super baterie i za chwilę zapewne ponownie uderzy. Teraz SCV jak pięknie się nawzajem naprawiają. Coś pięknego. I teraz tak, może ten bunkier no już za bardzo się nie przyda w tym ataku, ale no musi, atakować musi, bo się dusi Spirit, a Stalkerów też nie ubywa. No niestety, chyba dobrze zareagował Francuz. O, tu jest jeszcze jedna trzecia bateria z tyłu. To jest taka taktyka. O, ja już zapomniałem przyznać punkt Spiritowi z wrażenia. Gramy do dwóch wygranych, to jest druga mapa. No i albo teraz wejdzie, albo nie wejdzie. Może padnie dużo probek, może to jest zadanie i plan Spirita, ale on sam też za wiele SCV nie robił. Kolejna bateria, teraz tak, probki atakuje jedną po drugiej. To może być jakaś metoda, no, tak osłabić tę gospodarkę Francuza, żeby po prostu poległ ekonomicznie. Co te Mariny tutaj robią? Nie wiem za bardzo, jakoś tak dziwnie biega Spirit. No nie no, teraz super baterio, to na pewno bunkier nie ma szans. Tutaj bardzo też pomagają Spiritowi w wydobyciu muły, które zrzuca. No dobra, to już rampa jest odbita przez DNS-a. Kompozycyjnie też niestety Francuz lepszy. Stalkery kontrują Mariny, zwłaszcza w takiej liczbie, a co dopiero jak będzie ich tutaj już nawet 8. Nie ma Steama, nie ma ulepszeń. Same takie puste Mariny. No nie wiem, Spirit musiałby się jakoś wycofać chyba, ale... No bo ekonomicznie jest niby lepszy Spirit dzięki mułom, no ale jeszcze te SCV musiałyby najlepiej wrócić właśnie do wydobycia. Kolejny raz walka z bunkrem, Stalker zniszczony. To nawet trochę obiecujące. No nie, no tutaj też... Chyba nie ma opcji. On zaczyna budować jakieś SCV Polak. Tutaj z kolei Robo Facility. Jeszcze jedna próba wymiany. No ale jak tu podejść, jak Stalker ma większy zasięg i jeszcze w dodatku tyle baterii z tyłu. Niemożliwe to jest praktycznie. No cóż, musi chyba Spirit atakować. Super bateria bardzo wydłuża życie tych wszystkich Stalkerów. Już się skończyła, no ale... Ej, w sumie to nawet dużo ma tego Spirit. Teraz jeszcze próby atakuje. Co za kombinator, Piotr. Chciałem mówić, aj nie, jednak nie, jednak nie. No niestety, ale faktycznie nie sądzę, żeby dało się tutaj coś zrobić. Chociaż tak naprawdę nie był tak daleki od sukcesu. Ciekawe też ryzyko podjął, może liczył, że DNS nie zrobi zwiadu tak wcześnie. Może nie lubi tej mapy, może tak po prostu chciał
dla show rzucić monetą. Kolejna mapa. Data C, znowu taka raczej większa. A co my tu mamy, panie DNS? No nie, no Bagieta teraz wyskoczy z jakimś zagraniem nikczemnym? No chyba tak. Jak się tak wcześnie wyjeżdża probą, to prawie zawsze chodzi o to, żeby jednak coś tutaj ukryć. Pytanie, w którym miejscu? Chyba, że to jest taki zwiat mega... A to miejsce, tak. To jest takie specyficzne miejsce, bo nie na każdej mapie jest takie coś, że w drugiej bazie Terrana, czy tam jakiegokolwiek zawodnika, jest taka miejscówka jeszcze, w której można coś schować. A nie, jednak tutaj chyba teraz jedzie robotnik, z tego co widzę DNS-a, to taki znacznik widać. Więc jednak DNS nie chce tego robić tutaj, ale można by spróbować, no można. Robi to w nieco takiej bardziej spodziewanej lokalizacji. No zapewne tutaj będzie gateway. Nie wiem, czy kiedyś na to nie mówiono Maxbox build właśnie na takiego gatewaya. Mocna zagrywka, bardzo nieprzyjemna. No i zobaczymy, czy jest szansa, żeby właśnie na to jakoś teraz dobrze odpowiedzieć. No boję się, że Spirit po prostu nie zrobi zwiadu. On czasami tak, a nawet często gra na Protossów. Przyjeżdża zwiadowca francuski, ale nie wiem, czy Spirit cokolwiek podejrzewam. Proxy hacza kontra strategia Spirita, te trzy proxy raksy. Nie no, raczej... Chociaż nie no, w sumie zdarzały się proxy hacze zergów na Terran. Niekoniecznie takie bardzo ukryte, bo są zergowie, którzy by po prostu tutaj postawili haczerkę pod bazą Terrana i potem cisnęli naprzód. To się zdarzało. Ale no, trzy raks wtedy by to, myślę, że obronił bez problemu. Chociaż jego też się buduje gdzieś na mapie, to no, byłby dziwny scenariusz w sumie. Rzadko się coś takiego widzi. Ale raczej chyba zerg takie coś by wygrał. Tak, tak, Spirit był tak do tyłu, że musiał wyjść, no bo co by zrobił Protoss, to oczywiście na tej poprzedniej mapie po prostu poszedł do Terrana, tam nic nie ma, no przecież on nic nie miał w bazie, ani bunkra, ani fabryki, ani jakichkolwiek jednostek, no tylko SCV, no ale 9 SCV nie wybroni, jakichś 5-6 stalkerów. Nie ma takiej możliwości. No i niestety, teraz tak, Spirit się nie dowiedział o tych zamiarach przeciwnika, więc już jego ekspansja jest opóźniana. No i chyba musi ją anulować, to już jest całkiem udany początek DNS-a. No niestety, niestety, a ekspansja anulowana, jest też mina. Teraz bardzo mądrze się Polak zachowuje, bo wykopuje i zakopuje tę minę, żeby ona nie odpaliła na zelocie. Niestety jednak tak się dzieje i szkoda. O nie, jeszcze rozwalił tę minę. Spirit nie wykopał z jakiegoś powodu i nie uciekł, żeby tutaj ona za chwilę powróciła. Bunkier jest opóźniany i niestety dobrze opóźniany. Szkoda, no trochę większe straty niż powinien ponieść. No i wiadomo, po czymś takim Protoss po prostu zakłada swoją ekspansję. Początek nie jest łatwy, ale spokojnie. Do wyciągnięcia jeszcze. Adeptka chyba świadomie wpuszczona do bazy Terrana. Znaczy mam nadzieję. No naprawdę będzie tutaj chciał walczyć. No nie bardzo może, 6 marynów na to nie wygra na pewno. Jak widzimy, DNS używa tego cienia adeptki, żeby mieć wizję na wzniesienie. Dzięki temu stalkery mogą atakować. No teraz nie mogą, bo nie ma tej wizji na wzniesienie. Może Feniks ją też za chwilę będzie zapewniać. No tak troszeczkę pomęczył go DNS. O, teraz zagadkowo rozstawiony Siege Tank trochę, bo nie da się podnieść Supply Depota przez to. Bunkier sprzedaje już Spirit, taki pewny jest. No, nie wiem, czy byłbym taki pewny. Trochę się lękam, ale nie, dobrze, dobrze. Pierwsza, druga salwa weszła w Protossa. No, nie za dobrze stanął DNS. Teraz to może nawet tak zwyczajnie będzie walczyć. Ile Spirit wie, że to jest... Aha, chyba nie wiedział, że to jest Phoenix. Kurczę, niedobrze, niedobrze. CV tutaj teraz szybko wyciąga Polak. Trochę kryzysowa sytuacja. Uderzył raz i drugi raz już nie... O mój Boże. No niestety, niestety. Pozamiatane trochę. Nie spodziewał się takiego wyboru DNS-a.
takiej presji, takiej kontynuacji presji. No zwiadu nie było po prostu i tyle. Także ryzyko teraz się na pewno nie opłaciło z tym brakiem zwiadu. No wielka szkoda. Nie sądzę, żeby tutaj Spirit mógł cokolwiek zrobić, bo nawet jeżeli nie da się do końca złapać cyklona tak łatwo, to i tak będzie pękać tutaj tyle SCV, że już można się chyba poddać. No i jeszcze ten jeden cyklon. GG. Ach, ta bagieta. No i trafiło mu się. Szkoda, wielka szkoda, no ale bywa i tak. SCXXX, dzięki za followa, siema. Zostawić followka za kiedyś wspólne granie w Valo z Verci. A, spoko, cześć Nessie. Spoko, to witamy. Dzięki.